W dniach 28-29 grudnia w hali sportowej przy ulicy Żeromskiego rozegrany został drugi świąteczno-noworoczny turniej piłki siatkowej kadetek o puchar dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. W zawodach wzięło udział 8 zespołów reprezentujących 4 województwa naszego kraju, w tym 2 drużyny SMS-u KSZO Ostrowiec. Zaprosiliśmy tutaj 8 zespołów przedstawicieli 4 województw, czyli Małopolski, województwa łódzkiego, województwa mazowieckiego i my jako gospodarz. Mamy taki mały maraton, ale o to nam chodziło, żeby te dziewczyny po tym okresie świątecznym rozruszały się i żebyśmy przystąpili do dalszego etapu rozgrywek ligowych. Do ostatniego spotkania turnieju ważyły się losy zwycięstwa w ostrowieckich zawodach. Myślę, że poziom turnieju jest bardzo wysoki. Wszystkie zespoły są bardzo wyrównane, o czym świadczy w tym momencie różnica tylko jednego seta pomiędzy pierwszym a drugim miejscem. Także poziom bardzo wyrównany, wszystkie zespoły bardzo mocne, turniej bardzo fajny, także super. Czyli zachodzi prawdopodobieństwo, że o zwycięstwie w turnieju może decydować przysłowiowa siatkarska matematyka. Dokładnie tak, istnieje takie prawdopodobieństwo. Teraz będzie właśnie najważniejszy mecz dla KSZO z Wieliczką. Poziom uważam jest bardzo wyrównanym, o czym świadczą wyniki, że w tym momencie 4 zespoły mają taką samą liczbę dużych punktów i właściwie ta ostatnia kolejka będzie decydowała o wszystkim, o kolejności zajętych miejsc. Ale mnie się wydaje, że ja do tego zawsze podchodzę na zasadzie bardziej takiego sprawdzianu, jeszcze ewentualnie zmian takich taktycznych. I ten wynik tak naprawdę nie jest sprawą pierwszoplanową, chociaż nie ukrywam, że każdemu zależy na wygranym. Ja myślę, że wszystkie zespoły są na wyrównanym poziomie, także nie ma co faworyzować jednego, po prostu wszystkie bardzo dobrze grają. Ostatecznie to podopieczne trenerki Iwony Błaszkiewicz sięgnęły po wspaniały puchar turnieju, który oprócz tego, że był perfekcyjnie zorganizowany, to jak na tą kategorię wiekową stał na dobrym poziomie sportowym. Za plecami pierwszego zespołu SMS-u KSZO kolejne miejsca w turnieju zajęły drużyny MKS Skierwis Skierniewice, UKS SMS Warszawa, MKS MOS Wieliczka, 13 Radom, drugi zespół SMS-u KSZO Ostrowiec, 9 Łódź oraz UKS Wiktoria Solec nad Wisłą. Wszystkie drużyny startujące w zawodach otrzymały od organizatorów wspaniałe puchary i nagrody rzeczowe. W każdym z zespołów startujących w ostrowieckim turnieju wyróżniono najlepsze zawodniczki. W ostrowieckich ekipach były to Iga Klepacz, reprezentująca SMS KSZO Ostrowiec 1 oraz Kinga Gadomska z SMS-u KSZO Ostrowiec 2.